Elo, elo, 12 Kozlo, pozdro, witam was w dniu 113 i nagrywam ten wstęp chyba już szósty raz. Był jakiś typ od prądu, teraz mi się rozładował mikrofon. Nie będę już czekał, żeby go naładować, bo i tak tego czasu nie ma. W dzisiejszym odcinku, no, wróciłem praktycznie już w pełni do treningów. Dlaczego prawie? No to zobaczycie w jutrzejszym odcinku, bo voiceover do tego odcinka nagrywam dzisiaj. Jeżeli macie jakieś propozycje, jakbyście widzieli, żeby teraz już do końca ta seria wyglądała, to możecie dać znać w komentarzach, czy taka forma, czy może jeszcze inna. Od razu z góry mówię, że na treningu no nie będę nagrywał, bo nie chcę ja później mieć rzeźby, że ja nagle odcinka nie mogę wypuścić czy coś. Już to milion razy mam wrażenie powtarzałem, ale jeszcze żeby nie było, to od razu wam tutaj z góry powiem. Muzyka gra, ludzie gadają. Po prostu nie widzę tego. Jeszcze jakbym siedział po nocach, ale ja się trochę przerzuciłem na tryb taki mniej więcej druga chodzę spać, dziesiąta wstaję. Przejdźmy do treningu. Na sam początek handstandzik. Handstandzik, jak widać, no co ja o nim mogę mówić? No to można rzeźbić i rzeźbić, ale tutaj jak widzicie, no już te odpychania nogami to już nie jest takie, że odpycham się, lecę zaraz. Serio potrafię już przytrzymać, co nie? Rozgrzewka wychyłami. Najlepszy dla mnie sposób rozgrzewki do już przejść jakiś, bo dzisiaj będą przejścia z L-Sita. I tutaj sensei, jak widzicie, instruuje mnie, bo robiłem bardzo dużego garba. Tak jakby, nie wiem jak wam to określić. To się wiązało z tym, że ja wypychając barki, ja tak, że, tak full, żeby je wyciągnąć, no to właśnie robiłem tego garba, lecz wtedy nie napinałem najszerszych, a to jest też ważne w tym. I po prostu teraz na rozgrzewkę zawsze sobie będę te wznosy robił, a teraz, no tak, żeby szlifować tą technikę, a teraz już przechodzimy do tych przejść. Na sam początek, tak, żeby jeszcze dogrzać te bary, wiadomo, wznosów były trzy serie, ale no to nie jest full takie, żeby dogrzać te bary. Dlatego najpierw była jeszcze tutaj właśnie seryjka przejść w taku, a później już będą bardziej takie zaawansowane. Tak samo zrobiłem z przejściami front-back. Najpierw w taku, dopiero później jak zobaczyłem, że jest git, to dopiero mogę sobie przechodzić na jedną nogę. I tak fulla jeszcze nie mogę, takich bardzo skomplikowanych, to jest cały czas to ryzyko, co nie? No ale co by nie było, no to ja już wcześniej robiłem z przejściami tymi z jedną nogą, jeszcze nie miałem odblokowanego fulla, co nie? Dlatego no można powiedzieć, że już jestem w pełni. No i tutaj zobaczcie, sprawdźmy to. No jak zobaczyłem później właśnie podczas montażu, kurde, to nie jest jakaś najgorsza forma, ale na przykład myślałem, że będę mógł przetrzymać takiego, no taką żabę, co nie, w powietrzu, a tutaj jednak jeszcze te nogi no opadają, dlatego kurde, no jednak to była tylko kontuzja, a wydaje mi się, że tego przypływu siły no może coś przyszło, ale raczej znikome ilości. Tu jak widzicie, już z jedną nogą, kurde, no bardzo pewnie się czuję, nie? Jest serio dobrze w tym, że ja już bym, kurde, no ja już bym najchętniej robił te fulle. Z przejściami full, nie wiem, z straddle w fronta do baka i w ten sposób. Kolejna próba, zobaczmy. No i widzicie, rozszerzę nogi, tracę jakoś kontrolę, tracę równowagę i opadam. To jest do wyrobienia, wiadomo, ale kurde, no nie oszukujmy się, ja już w tym lutym to powinienem tak na lajcie w takie coś wchodzić. No niestety, plan się wyjebał, bo plan był taki, żeby w styczniu już robić dosłownie
no pamiętacie, nie? Próby full stradla, jakieś takie sekundowe czy coś. No a tutaj trzeba jednak walczyć z tym, no. Waga leci w dół, wszystko leci w dół, ale no, no co z tego, jak nie robiłem powtórzeń? No, to, no wiadomo, że ja teraz nie będę wchodził dobrze do tego. I tutaj znowu widzieliście przykład, że no rozszerzyłem nogi, zaczęło mną machać i już opadłem. Przejścia chyba nie muszę komentować, no, no. Chociaż tą nogę jedną mógłbym trochę do przodu wysunąć, nie? No i tutaj. Ostatnia chyba próba. I tu próbowałem jeszcze wyrzucić te nogi trochę do tyłu, ale widzieliście, to od razu opada. To jest... No przejebana siła ogólnie do tego plancha musi być, no. I tak jak myślałem, że dam radę połączyć wszystkie kropki, tak chuj no siły nie przeskoczycie, nie? W tym planczu. No musi to potrwać, żeby wasze ciało nabrało tej siły w tych barkach, żeby to trzymać, nie? I na koniec akcesoryjne takie. Szóstki, nie? Pamiętacie, już były siódemki. I chuj, i znowu trzeba wracać do szóstek, tu rzeźbić, tu znowu sprogresować, tu znowu zacznie was bark boleć, znowu musicie opaść. I to jest takie, o Jezu, taki męczący jest ten progres w tej kalistenice. W sensie, że skomplikowane jest to progresowanie, no bo w siłówce, no to polegacie tylko na ciężarze, nie musicie nic, wiecie, elementów zmieniać, coś takiego. Ten plan jest cały czas taki i ewentualnie ciężar sobie zmniejszycie, nie? I tyle. No a tutaj to jest takie właśnie ten. No i oczywiście tył, żeby była równowaga. Coś miałem wam tutaj dołożyć, ale chuj. Nie pamiętam, już końcówka. Chyba obecnie ulubione ćwiczenie na brzuch, czyli wznosy do drążka nóg. I na tym kończymy dzisiejszy trening. Jak chodzi o serię, to tak, w przejściach z fronta do backa to było po 4 super serie te pełne, plus jedna ta rozgrzewkowa jeszcze, tylko z większą ilością powtórzeń. Później te akcesoryjne to były 3 super serie i na koniec brzuch również 3 super serie. Przed tym wiadomo rozgrzewka, strata tata. Trening mamy za sobą. I teraz tak, to co mogę wam tu dorzucić od siebie, to jest na pewno to co jadłem dzisiaj. Nie wiem, ile osób to interesuje, ale może ktoś sobie coś podpatrzy, coś się zainspiruje, bo jednak ta redukcja jest teraz dosyć spora, bym powiedział. No ja aktualnie na czczo ważę 67,8 chyba dzisiaj miałem, więc całkiem musicie przyznać, że ta redukcja się udaje, bo nie wiem ile osób tam widziało na Insta, aktualizację formy, ale no bez pompy tam byłem, wrzucę może tutaj, tu gdzieś, bez pompy i tak dalej, a jednak ta masa mięśniowa w miarę się utrzymuje. Bałem się, że stanę się mega chudy, taki jak sprzed roku, ale na szczęście wszystko się dobrze trzyma. Śniadanie, risotto z grzybami, kurczakiem i cukinią. Z żabki standardzik. U mnie żabka króluje ogólnie w posiłkach. Na patelnię cyk, cyk, cyk i jest zrobione. Fatu to ma 3,6 na 100, więc naprawdę jest dopierdolone w smaku. Jeżeli ktoś lubi, nie wiem, grzyby, grzybową, to serio zajebiste. A białko 6,7. Jeżeli chodzi o kalorii, to jest 385. A naprawdę idzie się tym najeść, nie? Jest... No, mówię wam, w smaku jest bardzo dobre. No, na deserek skyr truskawkowy, ulubiony. No i teraz obiad. Ja już jestem po treningu. Przed treningiem jeszcze wleciał 7 days. Wiadomo, to nie jest jakiś mega redukcyjne, ale
Patrzcie na to, że jestem Egdo. Ja po prostu potrzebowałem energii na trening. Troszkę złapać węgli. Obiad. Buraczki 0,1 fatu. 38 kalorii na 100. Kurwa, dojebane. Dojebane. Nie każdemu przypasują buraczki, jedzenie buraczków, ale mi to mega siedzi w połączeniu z, no wiadomo, łososiem. No i tu łosoś nadrabia tym fatem, ale to są omega, to ja sobie to tłumaczę, że to są zdrowe tłuszcze, powiedzmy, co nie? A białka 23 na setkę ma, nie? A takie opakowanie ma 125. Wydaje mi się, że spoko, no... Sprawdźcie sobie to połączenie. Podejrzewam, że nie każdemu siądzie to. Do tego na deser ostatnio testowałem Go Active. To jest w Biedrze, nie? Orzechowe wyszło i no, tak jak mówili, że przypomina Monte zmieszane, no to tak przypomina, serio. Serio mega dobre są. I potem oczywiście wlatuje dziczek kokosowy. No i białko będzie się zgadzało. Kolacja, znowu żabka, pancake'i. Tutaj jest trochę więcej tego fatu, bo to jest 9,8 aż. No na pewno dla endo nie polecam, nie polecam tego dla endo. Jak ktoś łatwo tyje, to prędzej bym doradzał naleśniki na przykład zamiast tego. No i do tego wlatuje Valio, 20 dieta białka. I w ten sposób kończę mój dzień jedzenia. Z racji tego, że już trochę trwa ten odcinek, to jeszcze komentarz, ale wybiorę... Nie przeczytam dzisiaj wszystkich, bo muszę to jeszcze zmontować, a już jest po 21. O, Madzyt. Trochę jestem zaskoczony, że zrobiłeś dziarki w trakcie daily, a nie po daily, bo jednak tatuaż wymaga kilka dni regeneracji po zrobieniu. Co oznacza, że przynajmniej z 3-4 dni nie można ćwiczyć. Co prawda są dość małe, ale i tak wymaga zagojenia. Też jestem świeżo po dziaraniu i musiałem przez kilka dni nie robić ćwiczeń, bo czułem, jak mnie ciągnie skóra. Siła i honor. Siła i honor. Kurde, ja słyszałem od wielu osób, że można normalnie ćwiczyć. I ćwiczyłem wczoraj i ćwiczyłem dzisiaj. Czyli to są świeżo 2 dni po zrobieniu tego tatuażu i nie czuję nic. Zdjąłem to wczoraj, te second skina. No i zobaczcie, no wszystko się goi ładnie. Nie jest już czerwone nawet. Podczas treningu coś tam czuję, że ciągnie, nie? Jak tak naprężę. Ale czy to jest jakieś, nie wiem, dipy chociażby dzisiaj robiłem i serio... Ja nie odczuwam żadnego takiego, no poszczypi trochę, no ale no to co to tam jest? No, a pielęgnację stosuję taką, że po prostu myję to mydłem, później nakładam krem, suszę tam papierowym ręcznikiem, to wiadomo. 4 razy dziennie, przed treningiem, po treningu, rano, wieczór. I teraz tak, ja to robię na własną odpowiedzialność, wiadomo, że się zaleca nie ćwiczyć. To nie jest coś, co polecam, że odćwiczcie sobie. Każdy musi też wyczuć swój organizm. Ja jakbym czuł podczas treningu, że coś jest nie tak, albo bym widział, że tu gdzieś, wiecie, no jakieś osocze się zbiera czy coś, to raczej bym, no, raczej, no na pewno bym przerwał. A tak to jak nic nie czułem, no to wiecie. I to by było wszystko, bo niestety bateria mi pada, więc trzymajcie się. Do jutra. Siła i honor.